przyjaciele, mam dla was takie, myślę, że dostałam słowo od Boga i chciałabym się z wami tym podzielić. Zawsze jak byłam w innych kościołach, nie u nas, ale jak byłam w innych kościołach, to mega czułam się niebezpiecznie, kiedy duchowe przywództwo nie robiło porządku w kościele. Ja źle się czułam. Widziałam złe rzeczy, widziałam złe sytuacje, widziałam dziwne sytuacje i zawsze mnie dziwiło to, dlaczego z kazalnicy głupoty się opowiada, a nie porządkuje się rzeczy. I ja chciałabym się uporządkować pewną rzecz. Jest taki czas, że jeżeli w sposób praktyczny każdy z nas nie będzie brał się za swoje rany, to będzie tak zwana wywrotka. Oto się można przewrócić. Oto, co wystaje, można się przewrócić. I również można się wywalić do góry kołami w swoim życiu, będąc w kościele pełnej Ewangelii, będąc w miejscu przebudzenia, będąc w miejscu, gdzie głosi się prawdę, nie biorąc pod uwagę ran swoich duszy, można się wywrócić. Ja powiem bardzo krótko, ale bardzo bym chciała, żebyście poważnie podeszli do tego, co powiem. Powiem wam o pewnej mojej ranie. Mówiłam wam o różnych, ale teraz powiem wam o takiej jednej, która to rana spowodowała, że do mojego życia wiele lat temu zaczęły przychodzić antychrystyczne objawienia. I wiem, że jest teraz taki czas, że z uwagi na to, że macie różnego rodzaju rany i te rany nie są leczone w sposób praktyczny, jak tutaj siedzimy, dochodzi do tego, że mamy różne zrozumienie słowa. Powoduje to podziały, powoduje to, że ludzie odchodzą, powoduje to to, że ludzie buntują się przeciwko duchowemu przywództwu. Biblia mówi tak, cóż ci człowieku, że pozyskasz cały świat, a na duszy swojej szkodę poniesiesz. W ogóle nie mamy problemu z duchowymi rzeczami, bo to w ogóle nie ma żadnego problemu. Narodziliśmy się na nowo, Duch Święty w całości zamieszkał w nas, rozumiecie? I tam jest pełnia. Z czym mamy problem? Problem jest z duszą. Problem jest z duszą. Jeszcze raz. Co ci człowieku, że cały świat pozyskasz, a na duszy swojej szkodę poniesiesz? Jeśli nie będziemy regulowali swoich ran, tak? To się można naprawdę zdrowo wykoleić. Coś wam powiem. Ja w moim domu oglądałam słabego mężczyznę i obronną kobietę. Słaby mężczyzna to był mężczyzna, który nie decydował, a jak decydował, to decydował tak, że cierpiała cała rodzina. Więc kiedy ja przychodzę do Jezusa i mam w tym temacie ranę, z czym mam problem? Natychmiast mam problem, aby uznać Artura za moją głowę. Ale nie uznać tak, że ja mówię, tyś jest moja głowa. Mi w praktyce jest bardzo trudno podejść do tego tematu. Jestem jaka? Jestem ranna. Posłuchajcie, jakie objawienie do mnie przyszło wskutek tej rany. Że Bóg się pomylił. To jest niemożliwe, że Bóg ustanowił faceta głową. Na początku się tym nie dzielę. To było we mnie silne. Mówię, to jest niemożliwe, że Bóg ustanowił faceta głową. To subtelne jest gdzieś we mnie. Rozumiecie? Wszystko, co on do mnie mówi, ja co robię? Podważam. Gdzie? W sobie. To powoduje rana. Co mówi słowo? Tam, gdzie padlina, co się zgaduje? Sępy.
Tam, gdzie padlina, tam się zlatują sępy. Pójdziemy dalej. Wskutek tejże rany przychodzi do mnie kolejne objawienie. Z piekła rodem. W takim razie, jak to jest możliwe, że Jezus jest głową Kościoła? To są grube rzeczy. Jeśli On nie jest moją głową, bo we mnie jest rana w postaci słabego faceta, rozumiecie, i obrotnej kobiety, więc jakże ja mogę się poddać temu, że Chrystus jest głową Kościoła? Wiecie, w jakie zwiedzenie wpadłam? Podważyłam cały Boży porządek. To jest słowo prorocze. Wskutek rany nastąpiło we mnie podważenie Bożego porządku. Bóg ustanowił faceta głową, decydentem. Rozumiecie? To głowa, to decydent, to król, to kapłan, to prorok, to zdobywca. Słyszeliście, jak Artur wczoraj głosił na warsztatach? Obecnie jesteśmy w tamtym czasie, że, bo w ogóle wiecie, mega pokornie musicie podejść również do tematu, że jesteście młodzi w wierze. Ja te rzeczy przechodziłam, jak byłam młoda w wierze. Co zaczęłam z tymi ranami robić? Co robi Jezus, kiedy przychodzi wskrzesić Łazarza? Mówi do ludzi, odwalcie kamień. Kiedy będziesz w sobie namierzał ranę, tak? To już nie Bóg musi to w tobie nazwać, to ty musisz to nazwać. To ty musisz to nazwać. Jak zaczęłam czytać Słowo Boże, to zrozumiałam, że mówię, ale jasne. Ja w ogóle inaczej myślę niż Boże Słowo. W Bożym Słowie jest napisane, że On jest moją głową. A ja w ogóle chcę podważyć tę rzecz. Wiecie, z czego ja bym się ograbiła? Ograbiłabym się z Jego wpływu na moje życie. Kiedy bym nie spokutowała z tej rzeczy i bym trwała, to bym była zwiedziona. Bo i będąc w Kościele, ograbiłabym się z czego? Z wpływu Bożych ludzi na moje życie. Nigdy by nikt nie mógł wyposażyć mojego życia, ponieważ ja uciekałam, bo byłam ranna. To ranni ludzie uciekają. Mają tak zwany charakter w nogach. My mieliśmy kiedyś takiego psa. On był chudy. To był owczarek niemiecki. Artur bardzo chciał, żeby on miał tyle w kłębie, ile jest napisane w ogóle w książce o dobrych psach. Karmił go, jajka mu tam dawał, odżywki, w ogóle zęby mu mył. Nasz pies bardzo lubił chapnąć sobie kupę, więc jak wychodziliśmy na spacer i pies sobie chapnął kupę, to w domu miał swoją szczoteczkę do zębów i pastę i Artur wracał i robił myk, pies wskakiwał do wanny, Artur szorował mu zęby, wycierał go moim ręcznikiem po kąpieli i suszył mu sierść. I słaby miał charakter, bardzo. Jak go gonił inny pies, to wskakiwał na ręce Arturowi. I tak jest z raną. Rana to miejsce, w którym czujemy się niebezpiecznie. Kiedy ja wzięłam, posłuchajcie, ja mówię rzeczy, które już mówiłam i wy te rzeczy wiecie, ale od wiedzy do praktykowania jeszcze jest kawałek drogi. Trzeba zacząć te rzeczy praktykować. Trzeba zacząć zaglądać w rany. To w ogóle nie podważa waszego powołania. Powołanie to powołanie. Nieodwołane są dary i powołania. Ja też wiedziałam, jakie jest nade mną powołanie, ale uznałam, że jestem ranna. I na dzień dzisiejszy, z perspektywy mojej rany, na początku mojego chodzenia z Bogiem, wiedziałam, że będę uwalniała antychrystusowe poselstwa. Dlaczego? Bo jestem ranna. Gotowa byłam dzielić się tym, że facet jest słaby, że facet usługujący to słabe. To słabe. Kobieta jest silna.
Rozumiecie? Kobieta jak decyduje, to decyduje. Facet jak decyduje, to jest ruina. Taki wzór wyniosłam ze swojego domu. Taki wyniosłam wzór. Nie przychodzimy do Jezusa zdrowi. Jezus umarł za grzeszników, a nie za synów i córki. Rozumiecie? On umarł za grzeszników. Co jest napisane? Że chorzy potrzebują lekarza. Ja byłam chora, więc w tej prostocie przyszłam do Niego, mówię, jestem ranna jak nie wiem kto. Mam wszystkie możliwe rany. Szarpane, krute, bite, tłuczone. Co ja mam w ogóle z tym zrobić? W ogóle wiem głęboko w sobie, kim jestem. Wiem, jakie jest nade mną powołanie. Ale w ogóle dziś, w moim stanie, kiedy będę chciała cokolwiek powiedzieć, to będę uwalniała antychrystusowe poselstwa. Rozumiecie? Bo to jest silniejsze. To jest silniejsze. Nie były we mnie wybudowane rzeczy. I tu się nie ma co obraniać, ja jestem Bożą Sprawiedliwością, bo ja też jestem Bożą Sprawiedliwością. I w tamtym czasie też wiedziałam, że jestem Bożą Sprawiedliwością, że uczynki Jezusa są mi przypisane. A więc kiedy doszło do mnie to słowo, że uczynki Jezusa są mi przypisane, to zrozumiałam, że ja się nie muszę spieszyć, że ja nie muszę pędzić. Co zrobiłam? Usiadłam, bo jest napisane, żeby młodzieniec w cichości uczył się. Rozumiecie? Trzeba poświęcić troszeczkę czasu w swoim życiu, żeby pouczyć się. Co wtedy robimy? Zbieramy tak zwane doświadczenie, zbieramy materiał dowodowy, zbieramy świadectwo swojego życia. Nie pozostawajcie w miejscu ran. To dusza jest filtrem. To przez duszę wszystko przychodzi. To nie ma tak w ogóle, że wiecie, że jest ranna dusza, niezmieniony umysł i raptem w ogóle tam się coś będzie działo. Nic się nie będzie działo. Nic nie będzie się działo. Duszę należy wziąć na tak zwany warsztat, czyli się kładę w ogóle na stół operacyjny, tak? Już z uwagi na to, że Jezus we mnie zamieszkał i Duch Święty mnie wypełnił, tak? Ja mam wgląd w samego siebie, a więc w ogóle ja wiem, co we mnie nie drwi. Ja wiem, gdzie jest rana. Kładę się na owy stół i w ogóle mówię, potrzebuję operację. Potrzebuję operację. Czy to mnie w ogóle poniża? Nie, to mnie nie poniża, ponieważ jestem Bożą Sprawiedliwością. Wtedy, kiedy byłam grzesznikiem, Chrystus za mnie umarł. On przelał za mnie swoją krew. Rozumiecie? To mnie w ogóle nie poniża, kiedy ja leżę na stole i jestem operowana jako Boże dziecko. To nie jest poniżające. To nie jest poniżające. W tym jest siła, bo inaczej można się rozbić. Ludzie nie rozbiwują. W ogóle wiecie, że nie ma problemów duchowych. Są problemy duszewne. Duszewne są problemy. Duszewne są problemy. Zobaczcie, jak bardzo dużo jest problemów z miłością. Ale wiesz, ale ja wiem. Rozumiecie? Artur napisał poważny artykuł na temat tego, czym jest miłość. Miłość nie jest wytworem ludzkim. Ona nie jest pochodzenia ziemskiego. Ona nie jest sentymentalna. To duchowy produkt. To duchowy produkt. I teraz zobaczcie, jeśli są rany, bo zostaliście poranieni przez swoich rodziców, tak? To w ogóle nie byliście przytulani, to takiej miłości się chce. To takiej się chce miłości. Jakiej? No, żeby pogłaskać. Wiecie, no, można też pogłaskać. A to nie jest miłość. Rozumiecie? Jest jakiś uczynek po prostu miły. Miły uczynek, że ja w ogóle, nie wiem, ustalę i kogoś tam pogłaszczę po głowie. Ale prawda jest prawdą. Posłuchajcie. Chciałabym, żebyście mega poważnie podeszli do tego tematu. Ja byłam bardzo poranionym człowiekiem. Ja byłam zraniona w każdej dziedzinie mojego życia. I teraz zobaczcie, do czego mnie doprowadzała moja rana. Moja rana doprowadzała mnie do tego, że ja byłam w stanie podważyć w sobie Boży porządek. Wiecie, co to znaczy? Boży porządek. Znam przykład człowieka, który jest w służbie ze swoją żoną i z uwagi na to, że był ranny w temacie usługujących kobiet, wiecie, i w pewnym momencie jego życia i ich służby, to jego żona w kościele powinna zająć pierwsze miejsce. Tak, jesteś generałem, ale w tej chwili to ona utoruje tobie drogę. Zejdź. Nie zrobił tego. Wiecie dlaczego? Bo był ranny w tym temacie.
podważył, w ogóle zniszczył wszystko. Zniszczył. W ogóle natychmiast kobieta została odsunięta. Dlaczego? I tu się nie ma doszukiwać nie wiadomo czego. Rana, to jest rana. On ranny w temacie kobiety. Nie wiem, zraniła go może matka, może miał jakiś zawód miłosny. Wiecie, to są te rzeczy, do których trzeba podejść mega poważnie. Dlaczego ja odbiegam od tematu, bo w ogóle jesteśmy w cyklu nauczania, kim jestem. I chcę, żebyście posłuchali dzisiaj tego, bo to jest słowo do Kościoła. To jest słowo do naszej wspólnoty. Jeśli nie będziecie leczyć swoich ran, to się potkniecie. O co? O duszę. O duszę. Wiecie? O duszę. I teraz zobaczcie. Powiedzmy, że jest ktoś, kto się bierze za nauczanie. I jeśli osoba jest ranna w jakimś temacie, no nie ma opcji w ogóle, żeby nie uwalniała antychrystusowych poselstw. Nie ma takiej opcji. No nie ma, bo to jest siła, to jest silniejsze, rozumiecie? Ponieważ na skutek rany przychodzi zupełnie inne zrozumienie. Inne zrozumienie. Tego samego kazania będziemy słuchali i ranna osoba zrozumie zupełnie inaczej. Ja byłam ranna, Artur do mnie mówił koło, a ja widziałam kwadrat, albo na odwrót. Wiecie? To tak to działa. I tutaj się nie ma co usprawiedliwiać, bo w ogóle wiecie, to nie ma się co kłócić w tym, ale wiesz, bo tam ja też jestem Bożym dzieckiem. To w ogóle nikt tego nie podważa. Rozumiecie? Nikt nie podważa tego, kim jesteśmy, dokąd idziemy. Wiecie? Ale dusza jest tym elementem, który jest nam potrzebny do tego, aby rozumieć duchowość w sposób prawidłowy. Aby rozumieć duchowość w sposób prawidłowy. Ja dzisiaj rozumiem, że gdybym na przykład ja nie dała uleczyć swoich ran, powiem wam, ja bym w życiu nie poniosła Bożej służby. Chcę ci to dzisiaj powiedzieć. Jeśli nie będziesz leczył swoich ran, a wiesz, że jest nad twoim życiem powołanie, nie poniesiesz Bożego ciężaru. Bycie Bożym posłańcem to jest ciężar. Wiecie, bo to wiecie, bo to jest powtarzanie. To jest powtarzanie po Bogu. To jest powtarzanie po Bogu. I teraz tak powiem, wszyscy się na mnie obrażą, a niech się obrażą. Jeśli jest rana w postaci takiej, że mi bardziej zależy na tym, co powie człowiek, tak, to ja śmiem powiedzieć, w takim stanie nie poniesiesz służby Bożej. Nie poniesiesz. W takim stanie ciężar służby Bożej cię przygniecie. Przygniecie. Wiecie, ja na początku swojej drogi z Bogiem, ja miałam tyle rzeczy, z których ja musiałam wyjść. Ja miałam tyle ran, że to się w pale nie mieści. Ale kiedy zrozumiałam właśnie to słowo, że uczynki Jezusa są mi przypisane i to jest mój pułap bezpieczeństwa. Ja teraz siadam w cichości przed Bogiem, tak? I w ogóle mówię, lecz mnie. Lecz mnie. Ja wewnętrznie jestem zdruzgotana. Choć w moim duchu zamieszkał Duch Święty, ten sam, który wzbudził Jezusa z martwych, tak, to moja dusza jest tak porżnięta, że kiedy Artur w normalny sposób podnosi w domu głos, coś tam ode mnie chce, to ja natychmiast myślę, że on ma coś do mnie i ja jestem gotowa schować się pod stół. Dlaczego? Bo mam ranę w tym temacie. Bo mam ranę w tym temacie. Wiecie, odejścia. Inne odejścia z Kościoła, inne zrozumienia, kłótnie i tak dalej, to wszystko wywodzi się z ran. Z ran. Tu nie ma co dorabiać, bo ja mam inne objawienie. Tu nie ma inne objawienie. Rozumiecie? Nie ma jeszcze inne objawienie. Masz ranę, która to rana powoduje, że siedzą tam zęby i ci trują w ogóle w głowie i ci tam w ogóle takie korniki ci coś tam podpowiadają do głowy. Uwolnij coś tam. Rozumiecie? Podejdźcie mega poważnie do tematu swoich ran. To jest bardzo silne, co ja mówię. Byłam w stanie podważyć Boży porządek. Wiecie, gdybym ja w ogóle się z tym nigdy nie rozprawiła, nie dałabym wyposażyć swojego życia. Ja nie wiem, w jakim ja bym w ogóle, w jakim
kierunku ja bym się rozwinęła. Rozumiecie? To kondycja duszy twojej powoduje to, że idziemy i zwyciężamy. Rozumiesz? Bo w duchu w ogóle jest wszystko w porządku. To kondycja duszy. Duszy. Gdyby mi zależało na tym, jak wyglądam, to z uwagi na to, że nie mam teraz suwaka i widać mi majtki, mogłabym dzisiaj nie chcieć tutaj wystąpić. Powiedziałam, a ja nie wyjdę. Może było ty iść głosić. Rozumiecie? Ale ja mam dobrą kondycję duszy. Ja walę w to, jak wyglądam. Rozumiecie? Mnie to w ogóle nie interesuje. Stopa się urwała od perkusji. Mogłabym powiedzieć, ja muszę mieć komfort prowadzenia uwielbienia. Rozumiecie? To kondycja mojej duszy pozwala mi na służbę w kryzysie. To ona pozwala mi na to, abym ja wzięła na klatę ciężar służby. Inaczej to by mnie przygniotło. Rozumiecie? Przygniotło by mnie to. Ja bym w ogóle chodziła i nie wiem jak. To są bardzo ważne rzeczy. Błagam was, nie dorabiajcie filozofii. Nie dorabiajcie filozofii. O, ja chciałam dorobić filozofię. Słaby facet, silna kobieta. Wiecie, ja w ogóle myślałam, że ja mam z Bogiem swoisty układ. Kurczę, mówię, ale mam objawienie. Już w ogóle czułam, że mam, jest nade mną prorocze namaszczenie, gdy nie powiem jeszcze Artyłowi, bo on w ogóle, może on tego nie będzie musiał wiedzieć, on tutaj coś tam będzie robił, a ja w ogóle tu będę wyskakiwała jakiś panda i tak naprawdę to ja będę rzuciła. Wiecie, to są zwiedzenia potem. To są zwiedzenia. Do mnie przyszła taka filozofia. Z uwagi na co? Czytaliśmy te same książki. Słuchaliśmy tych samych kazań. I powiem więcej, ci sami ludzie na konferencję padli. Rozumiecie? Ale rana spowodowała, że we mnie zaczęły rosnąć te rzeczy. Mówię, jest słaby gość. Mówię, dobrze, mamy teraz. Wiecie, ja naprawdę w to uwierzyłam. Mówię, ale jazda, ale mam objawienie, ale przyszło do mnie słowo. Ale wiem, że nie mogę się z tym podzielić z nikim. Rozumiecie? Zobaczcie, teraz w ogóle to schizy są. Ale gdyby zaczęła we mnie, gdybym nie leczyła swoich ran, to natychmiast by rosła pewność w tym temacie. Wiecie, nieleczona rana spowodowałaby natychmiast, że to by we mnie zaczęło rosnąć. Co bym zaczęła robić? Uwalniać to. Bym zaczęła to uwalniać. Co bym zaczęła robić? Bym zaczęła wprowadzać zamęt i zamieszanie do Królestwa Bożego. Wiecie, zamęt i zamieszanie bym zaczęła wprowadzać do Królestwa Bożego. Dzisiaj by tak ludziom łatwo jest powiedzieć, nie, ja już tak mam służbę. Boże, imię Ojca i Syna. Dobrze. Temat tych uleczonych ran to jest w ogóle mega ważny temat. Nikt nie po w ogóle, nikt tego, ja tego nie chcę podważyć. Nie podważam w ogóle powołań, bo to nie ja powołuję. To Bóg powołuje. Boże powołanie nie jest z ziemi i z naszych rąk. To nie my powołujemy. Powołuje Bóg. Na skutek powołanego życia my widzimy wyposażenie. Co jest naszą tylko i wyłącznie rolą? Powiedzieć amen na skutek tego, że coś widzimy. Jest amen. Ja na przykład rozpoznaję Rafała, jest Rafał, w ogóle Rafał coś rapuje i tak dalej, rozumiecie? Natychmiast daję mu tutaj jakąś przestrzeń. Czemu? Bo ja to rozpoznaję. Ja to rozpoznaję. Rozumiecie? Rana musi być uleczona. Rana musi być uleczona. Wiecie, jaka to w ogóle przychodzi swoboda? Swoboda przychodzi. Do ludzi uleczonych przychodzi swoboda. To tak jak są w kościele buntownicy i jest pewien tak zwany opór. I dopóki ci ludzie nie podejmą decyzji albo o pokucie, albo o odejściu, to jest, robi się niezwykle ciężko. Jest trudno głosić.
Przychodzi zamęt, przychodzi chaos, przychodzą lęki, wstawiennicy mają kupę roboty. Rozumiecie? Ponieważ w ogóle trzeba się modlić, trzeba atmosferę w ogóle czyścić. I tak samo jest w ogóle w duchowej rzeczywistości. Jeśli ty nie leczysz swoich ran, tak, to nie ma tak naprawdę dalej przestrzeni do przyjmowania Bożego Słowa. Nie ma tej przestrzeni. Ale mówię wam z własnego doświadczenia, kiedy bierze się człowiek za jakąś ranę i może to wyglądać bardzo czy tragicznie, czy poważnie, to chcę ci powiedzieć, że już sam element przyznania się wpierw samym przed sobą. To, co siostra dzisiaj mówiła, tak? Składała się w świadectwie. Sama w stosunku do siebie musiała się przyznać. I tak jest z nami. Tak jak Jezus powiedział, przychodzi wskrzesić Łazarza i do ludzi mówi, otwarcie kamień. Wiecie, to naszym zadaniem jest zobaczyć w sobie tą ranę. Wiecie, i wziąć się w praktyczny sposób za uleczenie tego tematu. Bóg jest po twojej stronie. On powiedział, nie opuszczę cię i nie zostawię cię. Możesz czuć się samotny, ale musisz się uchwycić tego słowa. Nie opuszczę cię i nie zostawię cię. Ja uznałam Artura za moją głowę. Uznałam jego za naprawdę króla, kapłana i proroka. Był to dla mnie dramatycznie ciężki temat. Bardzo. Wiecie, z czego wychodził Artur. Wiecie, że był związany duchem homoseksualizmu. Dla mnie to były bardzo trudne tematy. Bardzo. Ale wyszłam z tego zwycięsko. Przyznałam się. W ogóle mówię, nie radzę sobie. Boże. Wiem, co mówi Twoje słowo, ale jest mi ciężko. Nie radzę sobie. Jestem ranna. Przynoszę dany produkt. Wiecie, bo ludzie to w ogóle myślą, a to Bóg nie się na planie zajmie leczeniem. Nie, no, Boga nie interesują pewne rzeczy, dopóki ty ich nie nazwiesz i nie przyniesiesz. Rozumiecie? No tak samo jak nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Bogu należy przynieść ten produkt. Boże, ja przynoszę ci na przykład ten produkt, że z uwagi na to, że Artur był związany na przykład duchem homoseksualizmu, we mnie powstała przestrzeń właśnie słabego też mężczyzny, tak? W ogóle co to? Chłopaka, co to w ogóle? Nie wiem co to. A ja w ogóle tu musi być facet. Ja w ogóle muszę wiedzieć, z kim ja do łóżka idę. Rozumiecie? Przecież kiedyś podwijam koło drogi, leży w moich pańskach i pisze łóżka. I ja kiedy się robię potem na nowo, co do mnie przychodzi? Wiecie, dlaczego my o tym mówimy? Bo my jesteśmy uleczonymi ludźmi, wolnymi ludźmi. Śmiejecie się? Ja się kiedyś nie śmiałam. Ja to w ogóle nie było dla mnie śmieszne. Teraz w ogóle jest czas, wiecie, że tak powiem, nocnych igraszek, a ja w ogóle przychodzę do łóżka. Boże! Ktoś może powiedzieć, czego się czepiasz? Zobacz, jak dobrze wyglądasz. Ja mówię, ja jestem ranna w tym temacie. Jestem ranna w temacie w ogóle tego obrazu, w ogóle, rozumiecie? Potrzebuję uzdrowienia. Już wiem, kim jestem. Rozumiecie? Ludziom usługuję, wiem, kim jestem, ale diagnozuję w sobie jakieś w ogóle rany. Jakieś rany. To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. Dzisiaj mu tak ufam, że to po prostu on prowadzi na mnie doświadczenie kulturystyczne. Daje mi tak, ja to się tak śmieję, że dzisiaj to ja wstaję rano, z zamkniętymi oczami przychodzę do kultaka, otwieram buzię, a tu mi coś tam wstrzymuje, mi się jedno oko otwiera. No dlaczego? Bo ja ufam. Bo ja ufam. Bo moja rana została uleczona. On nie chce mi zrobić krzywdy. On mi nie chce zrobić krzywdy. Gdybym nie poleczyła swoich ran, może nigdy nie bylibyśmy małżeństwem, które niesie teraz ciężar Boży. Chcę, żebyście to zobaczyli. Gdybym nie uleczyła swoich ran, gdzie miałam kilka razy przestrzeń w mojej głowie, mówię, muszę się rozwieść. To nie jest on. No, to nie jest on w ogóle. Nie, no to nie jest on. No to nie on. Ale wiecie, z Bogiem w ogóle już jestem. Bóg do mnie mówi, to on. Ja mówię, nie. To on. Ranna jesteś. Strzelał do ciebie.
musiałem nie znać walnego karabinu, rozumiesz? Jesteś poraniona, ale to on! Zobaczysz, co razem zrobicie, tylko daj się uleczyć. Nie gnęć tyle, powal się i leż. Ludzie tego słuchać nie chcą. Jestem słuszny. Ja też. Dobrze, że słowo od pana. Wiecie, ile ludzi ma do nas słowo od pana? Wczoraj Sara do mnie mówi, mamo, twój telefon jest połączony jakoś dziwnie z twoim Facebookiem. Jakiś chłop do ciebie tutaj dzwoni 20 razy. Mówi, kto to jest? A ja w ogóle mega szczera jestem, Sara. Ja wiem, jakiś chory królik w ogóle seks mi proponuje. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, w ogóle z uwagi na to, że ja jestem zdrowym człowiekiem, ja mam luz w takich rzeczach. Ja mam luz. Bóg chce, żebyś miał luz, żeby służba Boża tobie nie ciążyła. Kiedy ciąży służba Boża? Kiedy się włazi raz w nie swoje buty. I powiem wam, kiedy się właśnie w nie swoje buty. W nie swoje buty wchodzi się wtedy, kiedy się ma rany i się źle rozpoznaje. Rozumiecie? Po prostu. To nie ma w ogóle innych rzeczy. Źle się wchodzi w służbę, źle się rozpoznaje rzeczy, kiedy się ma nieuleczone rany. Wiecie? Kiedy się ma rany niepoleczone. Chcę was zostawić z tym tematem. Jeśli będzie wam Bóg pokazywał, a będzie, jeśli ty tylko się zgodzisz i wypowiesz te słowa, Boże, w ogóle ja chcę te rany ponamierzać. Ja muszę te rany ponamierzać, bo jeśli w ogóle ja nie ponamierzam tych ran, to ja się wykoleję. Wykoleję się. Wiecie, że ja w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, że ludzie pewni poodchodzili od nas z uwagi na rany. Nie powiedzieli nigdy o tym. Zataili coś. Wiecie, nie byli szczerzy. Chcieli odegrać jakąś szopkę. Wiesz, to nie działa. Wiecie, że prawda działa. Dlatego jest napisane, i poznacie prawdę, i prawda was wyswobodzi. I teraz, czym mniej ran, tym ta prawda coraz bardziej wyswobadza nasze życie. Czym mniej ran, to ta prawda wchodzi w ciebie jak w masło. Rozumiesz, uczynki Jezusa są mi przypisane. Nigdzie nie pędzę. Siadam w ogóle w radzie pytających. Siadam sobie w ogóle, uczę się w cichości przed Panem. Zdobywam w ogóle materiał dowodowy. Zdobywam w ogóle doświadczenie. Nic mnie nie ominie, nie wywalę się, nie stanę się częścią religijnego zamieszania. Wiecie, nie pędzę w ogóle, co tam, kto nie pędzi, to diabeł pędzi. I służby to się ciągle uwalniać. Depresji dostałem w służbie w ogóle, tak mnie tam coś ciąży. To są wszystko nieprawdziwe rzeczy. To są nieprawdziwe rzeczy. Bóg powołuje i Bóg wyposaża. On cię powołał, on cię wyposażył, nigdy tego nikt w tobie nie może podważyć. Ale lecz swoje rany. Lecz swoje rany. Ja naprawdę z bardzo dużą świadomością i odpowiedzialnością mówię do was te rzeczy. Miejcie też trochę takiego dystansu. Pamiętajcie o tym, że to, co my z Arturem opowiadamy, tak, to my opowiadamy z perspektywy kilkunastu lat chodzenia z Bogiem. Jesteśmy na urzędzie, z tym się czasami nie można mierzyć. Ja kiedyś takie słowo miałam do Artura. Nie mierz, bo wpierw nie zaczął mierzyć. Nie mierz wszystkich swoją miarą. Nie wszyscy teraz już. Ja nie wiem kto, bo to człowiek musi rozpoznać czas. To człowiek musi rozpoznać czas. Ja rozpoznałam czas swojego wejścia na scenę. Rozumiecie? Ty musisz rozpoznać czas swojego wejścia na scenę. Jeśli jesteś ewangelistą, to pamiętaj, bardzo ważne w twoim życiu jest, abyś ty miał świadectwo swojego życia. Ty nie możesz po prostu być goły. Ty nie możesz wychodzić na ulicę i nie mieć świadectwa swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że to ciężaru Bożego nie niesie. Rozumiecie? My jesteśmy innym ruchem niż wszystkie inne pozostałe ruchy. Ruch przebudzeniowy to jest ruch, który wymienia doktrynę, który jak mówi, to się rzeczy dzieją. Jak się prorokuje, to się rzeczy dzieją. Rozumiecie? To są autentyczne słowa wiedzy. To są uzdrowienia, uwolnienia, wiecie? Zmiany tu. Ja, żebym nie miała Bogu za to dziękować, to będę do końca życia dziękowała, że ja nie mam cyrku w głowie. Ja nie mam cyrku w głowie. Ja miałam w głowie cyrk. Ja mówię, o Boże,
to się nie wydarzy. Rozumiecie? I ja byłam już w Chrystusie. Ja mówię, co ja mam w głowie? Komu ja to powiem? Ja wiem, że tak ludzie nie mają. Komu ja w ogóle powiem te rzeczy? Ja jestem Twoim lekarzem. Ja jestem Twoim lekarzem. Ty się tylko zdecyduj. Uznaj i nie uciekaj ze stołu operacyjnego. Nie uciekaj. Wiecie, problem namierzony to nie problem załatwiony. To nie jest problem załatwiony. To jest dopiero pójście do lekarza i wykupienie recepty. I następuje okres przyjmowania potem prawd Bożych, aby tu w kiepełkach się naprawiało. Bo to w główce się musi naprawić. Jak się naprawi w główce, to się naprawi wszędzie. Rozumiecie? Chcę, żebyście byli wolni od tego, że coś musicie. Nic nie musicie. Kiedy ja zrozumiałam, że te uczynki Jezusa, dla mnie to nie jest wyświetlane słowa. Uczynki Jezusa są mi przypisane. To mnie wyswobodziło. Ta prawda wyswobodziła moje życie. Ona spowodowała, że ja zobaczyłam, wow, czy leżę, czy siedzę, to do Boga należy. Już mnie nic nie pędzi. Mam czas. Jezus Chrystus miał 3,5 roku publicznej służby. Wigglesworth zaczął służyć w jakim wieku? W późnym. Rozumiecie? Ale jego służba była krótka, ale treściwa. Krótka, ale konkretne uderzenie. To jest prorocze poselstwo. To jest prorocze poselstwo, a ty masz wiedzieć. A ty masz wiedzieć. Wiedz jedno. Lecz swoje rany. Bo to może wykoleić twoje życie. Amen. Ciężkie do przetłumaczenia, jak się w to nie uwierzy. Przez rany się nie widzi. Nie, że się widzi, a się tam z czymś nie zgadza. Przez rany się nie widzi. Nie widzę. Nie widzę. Nie widzę, że źle robię, nie widzę, że źle mówię, nie widzę, że źle rozumuję. Rana powoduje, że tworzy się jakaś historia w tobie. Inna niż ta prawdziwa. Jakiś film masz w środku. Film taki, który nie jest filmem bolesnym. To nie bolesny film jest. To nie, takie coś rana ci wyświetla w środku, co jest filmem, iluzją. Jest to taki rodzaj iluzji, która daje ci pozorne ukojenie. To jest tak rana działa, rozumiecie? Dlatego tak ludzie tego bronią. Ludzie tego strasznie bronią. I tylko i wyłącznie prawda jest czymś, co identyfikuje ranę. Jeżeli jest jakaś prawda i ta prawda jest niezgodna z twoim przekonaniem, to oznacza, że w tej dziedzinie jesteś ranny. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Bierzesz prawdę jakąś. To jest bardzo proste, jak to się namierza. Bierzesz prawdę. Prawdę jakąś. I jeżeli ty masz inne przekonanie niż ta prawda, to znaczy, że jesteś tam ranny. Wtedy zaczynasz się modlić, tak? I mówisz, Panie Boże, ja potrzebuję poznać całokształt tego zjawiska, ja się z tym nie zgadzam, pomóż mi z tego wyjść. I być może będzie ci do tego ktoś potrzebny. Dlatego my prowadzimy różnego rodzaju spotkania terapeutyczne, duszpasterskie, różne, osobiste. Dlatego, żeby można było pomagać. Bo kiedy ktoś patrzy na ciebie z dystansu, troszeczkę z zewnątrz, to dużo lepiej to widzi. Dlatego jest napisane, lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, dlaczego jest lepiej dwóm niż jednemu? Dlatego, że
kiedy jeden upada, to drugi go podnosi. I wielu ludzi myślę, że to jest związane z tym, że to się tworzyć, że tu chodzi o stworzenie jakiejś takiej formuły jedynie duszewnej przyjaźni, ale to nie tylko o to chodzi. Tu przede wszystkim to chodzi o to, żeby pozwolić komuś, kto dał świadectwo w twoim życiu, bo i tak komuś innemu nie pozwolisz, ale komuś, kto dał świadectwo prawdy, miłości i mocy do twojego życia, prawdy, miłości i mocy, tak jak ty to rozumiesz, żeby takiej osobie dać mandat, aby mogła ci pomagać. Bo to tylko ty możesz taki mandat dać. Ja nieraz jak zaczynam pracę z ludźmi, zaczynam rozmawiać z ludźmi, to pierwsze nasze rozmowy to są żałosne. Żałosne są to rozmowy. Ludzie najczęściej próbują mnie przekonać o swoich sukcesach. Przychodzą do mnie po pomoc i chcą mnie przekonać o swoich sukcesach. Co to jest dla mnie za informacja? Dokładnie to samo robią z Bogiem. Ja już, kiedy rozmawiam sobie z takim człowiekiem, to po 40 minutach ja już widzę, jak jego modlitwy wyglądają. Jego modlitwa jest na tym samym poziomie, co rozmowa ze mną. On przedstawia Bogu powody, dla których jest ważny, dla których jest dzielny, super, dziękuję za sukcesy. Ma taki sposób modlitwy. Rozumiesz? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby namierzyć ranę. Namierzam ją. Namierzam. Po co? Bo ona mi zasłania prawdę. Rozumiesz? Nie potrzeba już nam iluzyjnych rzeczy. Ludzie nie potrzebują iluzyjnych rzeczy. Nie wiem jak wy, ale ja sobie przeglądam na przykład ewangelizacje, które są, które robią w ogóle różni ludzie w Polsce, różne ewangelizacje, różnego rodzaju głoszenia. I powiem wam coś. To jest szok, co ludzie prezentują, jaki poziom religii, jaki poziom w ogóle dziwactwa. Tam się uwalniają różne formuły mocy, bo to nie o to chodzi. Bo tak jak powiedziała Agata, powołania są nieodwołalne. Jeżeli ktoś jest otwarty na uzdrawianie, to uzdrawia chorych. Tak? Jednocześnie to, co on prezentuje poza formułą uzdrawiania chorych, to jest dramat. Dlaczego? Bo on jest ranny. Bo on jest ranny. Proszę was, spójrzcie na to z tej strony. Mega, mega ważna sprawa. Wstańmy proszę. Ojcze, modlimy się, dziękujemy Tobie za to Słowo. Dziękujemy, że to Słowo, ono nas przenika i ono w nas pracuje. Że to poselstwo, Duchu Święty, ono zostawia w nas ślad i ten ślad już w tym momencie przeradza się w realne działanie na naszą korzyść. Potężny Święty Duchu, poddajemy Tobie każdy element naszych dusz. Duchu Święty, my wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, że jesteśmy wyposażeni. Wiemy, że jesteśmy posłani. Ojcze, ale nie zgadzamy się z żadną formą zaciemnienia w naszym życiu. Ojcze, my chcemy, aby każdy element w naszym życiu, element naszych dusz był zdrowy i silny, aby nic nie przysłaniało nam Twoich praw. My ustanawiamy Twoje prawdy jako główny czynnik sprawczy w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Amen.